O, siema Karina, co tam? No halo Miki, słuchaj, wpadłam na super ekstra pomysł. Chciałabym nagrać swoją nutkę. Nutkę byś chciała nagrać? Czy ty masz kogoś? Mam do tego idealnego człowieka. Masz kogoś? Mega dobry gościu, robi mega dobrą muzę. Mam nadzieję, że go przekonamy. Nie, no nie jest tani. Kurczę, no. Ale jak go znasz, mam nadzieję, że go przekonasz. Więc dawaj znać, czy się udało. Ja nie mam jakiegoś super ekstra talentu, ale no wydaje mi się, że da się coś z tym zrobić. Może go przekonam. Dobra, jo. Dobra, dzięki, pa. Dawaj znać. Siema Tomek. Słuchaj, jest taka dosyć, no chyba nietypowa sprawa, bo... Karina Pochwała chciała nagrać numer. Mam zrobić nutę Karinie Pochwale, tak? Niepewny? Jesteś? Wiesz co, no nie wiem. Musiałbym to przemyśleć bardzo dobrze. Stary, zaproszę cię na drinka, zajebistą kolację. A poza tym dziewczyna, możliwe, że ma talent. Dobra, ale potem... Potem idziemy do ciebie i jeszcze obalimy flaszkę, to się zgodzę. No. No to zobaczymy, czy ona ma jakiś talent. Dobra, do zobaczenia. Czekamy na Tomka, słuchajcie. Mordo, siema! Jak tam, stary? Dziękuję, że przyjechałeś. Gitara. Ty, ale wiesz co, no kurde, robię to tylko dla ciebie, bo nie mamy czasu, przecież wiesz, że robimy teraz swoją płytę, stary. No ja wiem, ale stary, na wschód skończymy idealnie, zobaczysz, no ludzie ja będą nadzieję, mega zaskoczeni. Ja stary, bo mamy tylko miesiąc. No dajmy tej Karinie trochę czasu, niech ona się pobawi. Ale ona ma jakieś umiejętności? No stary, podobno ona śpiewała coś kiedyś. No to zobaczymy, nie? Naprawdę, naprawdę. Najpierw Tuna dużo się to tam, wiesz co. No stary, zrobimy jej fajną trapnutkę, taką trochę, wiesz, bangerową. Tak. No, może wyjdzie, masz jakiś temat dla niej? Coś ci myślałeś nad Susiu? Kurde, może jakąś taki, może letni klimat jakiś robimy, może jakąś przewózkę? Letniaczek o furkach, co? Tak, tak. Dobra, to chodź, lecimy do niej. G-Close. Wziąłeś laptopa? Stary, jestem przygotowany biznesmen. Dobrze, mikrofon, laptop. Kari, jesteśmy z Tomkiem. O, super. Siema. To była Tomku mowa, tak? No. No dobra, to mam nadzieję, że coś fajnego zrobimy. Mam nadzieję, że zaśpiewasz dobrze. Ja nie miał dużo pracy. Tomek mega w ciebie wierzy. No, powiedzmy, nie? Wiesz co, Karina, wziąłem taki sprzęt prowizoryczny, bo też naprawdę nie lubię pracować na wyjeździe, bo wolę w domu u siebie, mam studio, wszystko. Ale mam nadzieję, że damy radę coś z tego wykminić. Słuchaj Tomek, ja bardzo się cieszę, że przyjechałeś, bo wiem, że jesteś bardzo dobrym muzykiem i jeżeli chodzi o początek, w sensie o cały zamysł mojej piosenki, no to chciałam troszkę o samochodach, troszkę o takim, wiesz, życiu takim szybkim i może trap, co o tym myślisz? Trap? Ja bardzo popieram trap. Bardzo w porządku. Ja tak? Popieram trap. No dobra, no to... Szybko napiszemy, tekst. No. Dobra, to zaraz zajmiemy się szukaniem beatu. Tylko taki musi być, wiecie, mocny. To będzie z jajem, będzie z jajem. Na pewno. Dobra, mamy gotowe chyba wszystko, możemy nagrywać. Tak? Dobra, no. Kari, chodź! Szukamy bitu, tak? Musimy znaleźć jakiś fajny bit. Nie. Znajdź stary, delikatnie wakacyjny może wpisz, żeby tak? Był. Taki wiesz, z fajnym vibe'em wakacyjnym. A może jakiś reggaeton taki? Reggae? Siedzę moi omgie, dobra, to? Czekaj, zobacz. Nie wiem. Dobra, to jest taki trochę, bym powiedział, turecki znowu. Mm-hmm. Z tureckich seriali. Zobaczmy jeszcze R&B może jakieś. Ten też fajny. No. O, taki deep może. House, nie? Ten jest ciekawy. Kochani, jak widzicie, szukanie bitu nie jest takie proste. Musimy przesłuchać kilka właśnie propozycji i wybrać tą jedną najlepszą. Chyba dobrze ci doradzamy, co? Bardzo dobrze doradzamy. No, Tomek, słuchajcie, ja chciałem na początku, żeby... Znaczy doradzałem bardziej w sumie Kari, żeby zrobiła taką nutkę bardziej YouTube'ową, ale Tomek mówi, że stawiamy na ambitną. Bardziej ambitną, tak, ambitny, no. Ej, ten jest dojebany. To jest to. Ten jest dobry, no. To jest to. Spróbujemy jakąś prewkę na nim nagrać i zobaczymy jak to będzie. Może dobra. Będzie idealnie. Dobra, to siadamy do teksty, co? Tak, mhm. Tak. Może wsiadam sobie w AMG. Dobra, wsiadam sobie w AMG, będzie początek. Wsiadam sobie w AMG. Wsiadam sobie w AMG. Wsiadam sobie w AMG. Jeszcze? Wsiadam sobie w AMG. To jest za szybko. Musisz tak, wiesz, wyczuć tempo. Wsiadam sobie w AMG. Za szybko. Wsiadam sobie w AMG. Dobra, pokaż. Wsiadam sobie w AMG, żeby tu zimny łoki zjadę gdzie. Mordy, pamiętajcie o łapkach i subach na kanale Kariny, bo nutka będzie przednia. Właśnie słyszałem, wsiadam w moje AMG. Obłędnie, Kari, mamy całą nutkę. Nie, ale uważam, że to mój ulubiony odcinek Karina, słuchajcie, bo ja też lubię robić muzykę, więc mega. Co jest, stary? Kurde, wiesz co, po tym pierwszej nagrywce to nie wydaje mi się, żeby to było dobre. No ten refren fajnie wychodzi, co jest, stary? No ale ja nie wiem, czy ona da radę nawiązać zwrotkę, wiesz? No napiszemy jej fajną, cięższa, ja mam fajne takie stare wymienianki. Ale czy ona sobie poradzi, wiesz, z nawiką?
to mi chodzi. No nie wiem, zobaczysz zaraz sam. Ja zobaczymy, nagrajmy to teraz. Ale nie jest aż tak źle, stary. No, nie jest tragicznie, ale ja się boję o zwrotkę, nie? Dobra, dobra. Dobra, chodźmy, nagrajmy. Dobra, dobra. Zawsze wchodzę pewnym krokiem, jak na wybiegu. Obrałam jedyną drogę, drogę do celu. Przecież kiedyś byłam miss, kochało mnie wielu. Teraz już nie jestem miss, wciąż kocham niewielu. Filmy, YouTube, Insta i supy. Jak, Kari, wrażenia po połowie? Pierwsza zwrotka? Pierwsza zwrotka. Refren też już jest. Teraz przerwa, no i lecimy z drugą. No, już zbieramy siły, słuchajcie. Tak, mamy ładnie wszystko nagrane już. Teraz tylko druga i będzie cała piosenka gotowa. I klip, słuchajcie, kręcimy już niedługo. I tak samo premierę klipu też mam. No nie wiem, czy już teraz nie powiemy? A na kiedy planujemy? Może na piątek za tydzień? Dobra. Kamil wcina pizzkę, chłopaki mają przerwę. Tomek sobie tutaj toczy rozmowy. Jaki tekstur, Tomek, na drugą zwrotkę? Wczoraj wieczorem kupiłem Groupon, Mariusz na ringu znów zje... kupon. Taki tekst dajmy. Nie no, mamy tekst fajny, nie? No mamy, mamy. Ale to znaczy z tym, że zje... nie był żart. Nie, właśnie ja to mówiłem, przecież Wojtek był niesłuszny. Ja ci powiedziałem od razu, napisałem ci, jakbyś odczytał wiadomości, to byś widział moje wsparcie w tym. Przecież ja odczytuję to. Tak, na Messengerze ci napisałem, żebyś się odwołał, gościu. Wszystkie wiadomości odczytuję, no przecież ja Dla mnie wygrałeś, to się liczy. To nie było takie proste, żeby znaleźć swoich ludzi i widzieć w nich postęp. To nie było takie proste, teraz 200 na liczniku, 500 koni, widzę progres. Zaczęło robić się nudno. Męcząca praca. Długo nagrywamy już? No, ale już końcówka, więc... Zobaczycie, jak wyjdzie. Moja ekipa, Miki na pie. Teraz 200 na liczniku, 500 koni, widzę progres. Dobra, pokaż. Teraz w końcu odnalazłem swoje szczęście. Kiedyś miss Polski, teraz miss internet. A i tak koło mnie zawsze jakiś hejter. Co ja robię tu? Nie, wcześniej. Nawet tego nie umiesz. No nie, szczerze to powiem ci, że no, ja się do tego nie nadaję. Ale to... Co ja robię tu? No może być, no. Ja to wkleję fajnie. Co ja robię tu? Siadam sobie w angiel. Brawo. Ej, chyba, że chcesz jeszcze raz tak k***nij, to wiesz, tak, takie, to tak no, wiesz, no, no, tak, no, no, tak co ja robię tu? No tak, jak taka mówi. No. Co ja robię tu? Mocniej, ale mocniej. Ale ja śpiewam, no, tak? No śpiewasz, ale bo ja mam śpiewający głos po prostu. Nie śpiewaj. Ale jak ja mam być, co ja robię tu? No, 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 co ja robię tu? Co ja robię tu? Co ja robię tu? Co ja robię tu? Co ja tu robię? Dobra. Lepiej co ja tu robię w sumie, serio, no serio, co ja tu robię? Dobra, no. Co ja tu robię? Nie. No, to będzie dobre, to będzie. Co ja tu robię? Siadam sobie w MG. Ale dobra, nie no, spoko, spoko będzie. Zobaczcie, ile śladów mamy pięknych, jest to koniec. Poukładane, ale poukładane jak pięknie jest poukładane, jak puzzle. Jak to jest tak poukładane, to znaczy, że to jest hit po prostu, nie? Proszę o brawa, proszę o brawa. Brawo, brawo. Dobra, kochani, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę i o piątkowej premierze, na którą was serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że ja wam się również spodoba. Zapraszam. Tak, zapraszamy ja wszyscy również razem. Zapraszam, ponieważ jestem tym fatem, tak? Fatem. Jestem fatem, tak? Jesteś na ficie, no? No i nic. Do zobaczenia. Po. Pa. Kiedyś miss Polski, teraz miss internet. A i tak koło mnie zawsze jakiś hejter. Co ja tu robię? Siadam sobie we mnie, żeby w dół zimny łokieć, a ty...